List świętego Judy Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do powołanych w Bogu Ojcu miłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych. Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości. Umiłowani, zabrając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się jedynego władcy i pana Jezusa Chrystusa. A chcę przypomnieć Wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na Wielki Dzień Sądu. Tak też i Sodoma, i Gomora, i okoliczne miasta w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała. Stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, Podobnie kalają ciało swoje, pogardzają zwierznościami i bluźnią istotom niebieskim. Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł Niech cię Pan potępi. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. Biada im. Bo poszli drogą Kaina i pogrożyli się w błędzie Balama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych, chmurami bez wody unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwa obumarłymi, wykorzenionymi, wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezesne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grześnicy. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi porządliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was. W czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych porządliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, niemający ducha. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę naszą, módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość, wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając od nawet do szaty skalanej przez ciało. A temu, który może was ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen.